Dzień dobry Państwu. Już w najbliższy piątek Wisła Kraków zmierzy się ze Zniczem Pruszków w ramach 28. kolejki Fortuna pierwszej ligi i właśnie w tym programie porozmawiamy sobie na temat tego spotkania. Ja nazywam się Maciej Skucha, ze mną jest dzisiaj Tobiasz Pacholski. Dzień dobry. Oraz Michał Panceliusz. Cześć, witam. Na samym wstępie oczywiście prośba do Was, zostawcie łapkę w górę, żeby oczywiście tutaj bardziej jeszcze rozpromować nasz program przed meczem. No i też zapraszamy do subskrybowania kanału Okiem Wiślaków. Zachęcamy do tego, aby oglądać nas na bieżąco i też zapraszamy do ankiety, która obecnie jest na czacie. Kto wygra to spotkanie, czy Znicz Pruszków, czy będzie remis, czy może Wisła Kraków. Jak na razie to Biała Gwiazda przeważa w tej ankiecie, więc zachęcamy do głosowania, aby to było jeszcze więcej niż to 78%, które jest obecnie. Panowie, tak na samym wstępie chciałbym Was zapytać, bo Wisła Kraków rozpoczyna taki mały maraton. 5 spotkań w przeciągu 18 dni. Spora intensywność, no bo na przykład w kolejnym tygodniu Wisła Kraków będzie grała we wtorek, Wisła Kraków praktycznie będzie grała co 3 dni, więc ta intensywność jest dosyć ciężka do wytrzymania, do tego rywala dosyć różni, no bo przecież finał Pucharu Polski z Pogonią Szczecin, która jest w czołówce Ekstraklasy, a później spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec, które no jest już jedną nogą w drugiej lidze, więc czy Waszym zdaniem Wisła Kraków wytrzyma kondycyjnie ten maraton, który przed nią? Nie martwiłbym się tutaj aż tak bardzo o kondycję, wyjaśnię dlaczego, no, tylko tak bardziej o złapanie serii, której od dłuższego czasu Wiśle brakuje. 3 mecze z rzędu ostatnio wygraliśmy tylko raz w tym sezonie, 2 za kadencji Jopa i w debiucie Rudę, i to była jedyna taka sprawa, taka seria, kiedy trzykrotnie potrafiliśmy zwyciężać. Tak to niestety ani razu to się nie wydarzyło. Wisła nie potrafi zagrać kilku dobrych meczów z rzędu. Jeśli tego nie zrobi w meczach z 13, 16, 17 i 18 drużyną w tabeli, to naprawdę nie mamy czego szukać absolutnie, czy to walce o baraże, czy po prostu o awans do ekstraklasy, bo taki jest cel. Tutaj obowiązkiem jest zdobycie 9 czy 10 na 12 punktów w tych 4 spotkaniach, no bo mówimy o, mówię też wyprzedzając już później ten Puchar Polski, jeszcze spotkanie przeciw Zagłębiu Sosnowiec, który no już jest praktycznie jedną nogą w pierwszej lidze, i nie chcę tutaj deprecjonować tych przeciwników, tylko po prostu no fakty są takie, że my jednak walczymy o awans do ekstraklasy, a to są drużyny albo będące jedną nogą w drugiej lidze, albo zespoły, które walczą o utrzymanie, tak jak Znicz, czy chociażby Resowia, z którą też się przecież za tydzień już zmierzymy. Ale dlaczego ten temat kondycji aż tak bardzo mnie nie martwi? No bo dla mnie, jeśli jesteś profesjonalnym jednak piłkarzem, musisz być przygotowany na taki maraton spotkań. Oczywiście to też jest pierwsza liga i to wygląda troszeczkę inaczej niż na przykład, czy to w ekstraklasie, inny troszeczkę poziom, ale jednak no może się to czasami zmęczenie pojawić, ale właśnie wtedy na twoje miejsce powinien skoczyć jakiś inny zawodnik z ławki czy z szerokiego składu, który powinien cię zastąpić. Problem tylko w tym, że Wiśle Kraków, jak popatrzymy sobie na tą kadrę, no to albo kontuzje, albo nie ma takiej jakości na ławce. Są niektórzy zawodnicy, którzy mogą tyle dać, ale zdecydowanie no można mieć wątpliwości, czy ktokolwiek zamieni tego piłkarza, czy to w środku pola, czy z przodu, tak jak teraz była sytuacja z Rodado czy Alfaro, i nie wyglądało to dobrze. Tutaj można mieć pewne wątpliwości, więc z jednej strony aż tak bardzo mnie to nie martwi, no bo obowiązkiem są te punkty zdobywane z tą dołem tabeli, no ale z drugiej strony faktycznie może to troszeczkę nam nie pomóc i mogą być piłkarze też głową na przykład w tym meczu z Pogonią Szczecin finałowym, no bo to też jest ważne spotkanie, no ale celem tutaj bardziej jest awans do ekstraklasy niż przed sezonem mówiło się o Pucharze Polski, no ale skoro jest taka okazja, no to trzeba ten finał po prostu też zagrać i mam nadzieję, że wygrać. No na pewno też myślę, że chciałbym zobaczyć inną Wisłę niż w tych ostatnich meczach, tu też chodzi o styl gry, ale o tym sobie jeszcze później porozmawiamy. Tu się trochę zgadza właśnie z tobą, bo jeśli jesteś drużyną, powiedzmy tak, Wisła, która walczy o najwyższe miejsce w tabeli, to nie może patrzeć, prawda, czy gra z ostatnią tabeli, czy właśnie jak z górą tabeli, musi wygrywać, prawda, wszystko. Wisła ma dużą skład, dużą kadrę, więc jak nie jedni, to drudzy powinni wejść i powinni go nie zastąpić.
Tutaj bardziej bym się obawiał, jeśli już to o jakieś urazy ewentualnie, prawda, bo Goku, prawda, wyleciał, nie ma go teraz, wrócił Roda do, ale też nie wiadomo w jakiej dyspozycji. Spójrzmy przecież nawet wcześniej, poprawcie mnie, jak się mylę, przecież był, naprawdę był Roda do, a Sobczak to wchodził, prawda? Sobczak wchodził w Tak, z reguły to było tak, że Roda do z przodu, a Sobczak schodził z ławki. Teraz to troszeczkę się zmieniło i No pewnie w tym tak. meczu też tak będzie to wyglądało. No właśnie wchodzi z ławki, a prawda, jak był zmęczony, był jakiś inny przeciwnik, to Sobczak, prawda, zaczynał, więc to jest ławka duża, jest kadra, więc kto ma grać, właśnie myślę, właśnie obawiał bardziej tych urazów bardziej. Czy do tego meczu z Pogonią, czy będą wolni na się uważać? Może tak, bo wiadomo, każdy chciałby zagrać w finale narodowym, pokazać się, więc pewnie będę się bardziej uważać na siebie. Tutaj minusem mógłbym powiedzieć, że ile można było, prawda, więcej niż bramkarz, prawda, Raton, który gdyby stał, prawda, przynajmniej Broda, to Wisła byłaby wyżej w tabeli. Co do przeciwników, tak naprawdę gra, jak mówicie, grają z Zagłębie, które już jest jedną nogą w drugiej lidze, tak samo w dziale. Bardziej bym się obawiał tych meczów właśnie z Zagłębiem z Polski, niż z Resowią, bo Zagłębie, odkąd przyszedł trener Saganowski, zremisowali chyba tak z Termaliką 1-1. Przegrali tylko jedną bramką z Górnika Łęczna, która Górnik strzelił w samym końcówce, prawda, z Zagłębiem, więc prawda, to tam też powinien być, powiedzmy, remis. Polski, to też jest nowy trener, chce się pokazać, ale też nowi zawodnicy, znaczy nowi, którzy grają, ale też, prawda, chcą pokazać się przed kibicami, więc że nie są aż tak słabi, jak to pokazuje tabela, więc będą, prawda, walczyć do samego końca. Myślę, że to następnym zawodnikiem, przeciwnikiem mogła być Resowia będzie, która gra bezbarwnie tą rundę. Po zmianie trenera niby z początku 2-3 mecze urwali parę punktów, ale na dłuższą metę widać, że chyba 3 mecze, ostatnio to były 3 porażki, więc na ten mecz z Polonią Resowi był straszny. Więc tu bym można było to dopisać moim zdaniem 3 punkty, ale właśnie bym uważał się na te Zagłębie, Sosnowiec, no i a później Lechia, bo tutaj jest mecz, pewnie będzie wyższej rangi. Zdecydowanie tak. Ja tutaj, panowie, też się z wami zgadzam generalnie, jeśli chodzi o te aspekty kondycyjne, że profesjonalni piłkarze powinni być gotowi na grę co 3 dni, no ale nie zawsze tak jest, że są gotowi i miałbym tutaj pewne obawy pod tym kątem, ze względu na to, że pamiętamy chociażby mecz z Widzewem Łódź w Pucharze Polski. Kilka dni później przyszło Wiśle zagrać w Opolu z Odrą i mieli piłkarze pewne problemy kondycyjne nawet po samym spotkaniu, gdy rozmawialiśmy z Kubą Krzyżanowskim, pamiętasz zapewne Tobiaszu, to sam nawet Kuba wspominał, że no mieli pewne problemy kondycyjne właśnie zawodnicy, nie byli w stanie do 90 minuty biegać na takiej intensywności, na której by chcieli. Później chociażby mecz z Piastem Gliwice w środku tygodnia, później przyszło spotkanie z Motorem Lublin i tam oczywiście czerwona kartka Bartosza Jerocha, która też w pewien sposób kondycyjnie zespół osłabia, natomiast w drugiej połowie też już były problemy z tą intensywnością i moim zdaniem nie wynikało to tylko i wyłącznie z tej czerwonej kartki Bartosza Jerocha, ale też z tego przemęczenia po meczu z Piastem Gliwice, więc moim zdaniem mogą się te pewne problemy kondycyjne pojawić, w szczególności po finale Pucharu Polski, gdzie też być może przytrafi się dogrywka. Gra się z zespołem ekstraklasowym i to już nie na takim poziomie jak Widzew Łódź czy Piast Gliwice, tylko z zespołem, który walczy o puchary w ekstraklasie, więc myślę, że ta intensywność może być tam jeszcze wyższa i te kondycyjne problemy moim zdaniem mogą się pojawić właśnie być może po Pucharze Polski, akurat na spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec, na które, Michał, mówisz, że trzeba uważać po zmianie trenera, więc wydaje mi się, że mogą być z tym pewne problemy, w szczególności, że mogą dojść pewne kontuzje, mogą też dojść zawieszenia, tak samo jak chociażby na to spotkanie z Wisłą Płock, gdzie zawieszeni byli Szot, Jaroch i Alfaro, no i już
pojawił się pewien problem kadrowy, pomimo tego, że mówiło się przed rundą, że Wisła Kraków ma dosyć szeroką tą kadrę, więc myślę, że mogą się te pewne problemy pojawić, nie tylko kondycyjne, ale również kadrowe, no i zobaczymy, jak Wisła Kraków sobie z nimi poradzi. Natomiast skupmy się teraz na tym meczu piątkowym ze Zniczem Pruszków i właśnie na przewidywanym składzie, który wybraliśmy na to spotkanie. Tak on właśnie się prezentuje. W bramce Alvaro Raton, w defensywie od prawej strony Igor Łasicki, Alan Uryga, Joseph Kolej oraz Dawid Żunka. W środku pola Mark Carbo i Kacper Duda. Na pozycji numer 10 Angel Rodado, na skrzydłach Alfaro oraz Villar i na szpicy oczywiście Szymon Sobczak. Pierwsze pytanie może, Michale, do ciebie. Czy zgadzasz się tutaj z nami, czy jednak masz tutaj pewne propozycje, co by tutaj zmienić w tym przewidywanym składzie? Nie, myślę, że to tak przedstawiliście swoją wyjściową jednostkę. Myślę, że to jest optymalne na ten mecz, więc nie mam żadnych minusów ani swoich przewidywań. Tobiaszu, to zapytam w takim razie ciebie. Gdzie miałeś tutaj problem z obsadzeniem jakiejś pozycji? Myślę, że mógł on się pojawić ewentualnie na bokach obrony, gdyż tam zawodnicy, którzy na co dzień w tych ostatnich kolejkach, w tych pierwszych kolejkach rundy wiosennej w Wiśle Kraków nie występowali właśnie na prawej czy też lewej obronie. Zatem skąd te decyzje? Łasicki oraz Żunka. Czemu Łasicki przede wszystkim na prawej i na lewej Żunka, ale o Łasickim pierwsze. Ostatnio dał całkiem dobrą, znaczy zmianę chciałem powiedzieć, ostatnio zagrał całkiem dobrze z Wisłą Płock, całkiem nieźle się zaprezentował, obawiałem się o to, jak będzie wyglądał, a tymczasem nie wyglądał wcale tak gorzej od takiego Jarocha czy Szota, który wcześniej grywał. Uważam, że po tym występie po prostu zasłużył na szansę, bo niczego z tyłu nie zawalił, zagrał całkiem przyzwoite zawody, kompletnie odłączony był hiszpański w tym spotkaniu, zupełnie inny mecz niż to, co zaprezentował chociażby Gerbowski. Sama Wisła po prostu też nie wyglądała jakoś bardzo dobrze, ale jednak do tej 90 minuty męczyliśmy się, żeby bramkę zdobyć, ale jeśli chodzi o Łasickiego, no to był taki jeden z tych piłkarzy, przy którym można było nawet taki plus pochwalić, zresztą postawić, bo zresztą chyba daliśmy mu nawet szóstkę za ten występ, dlatego uważam, że to Łasicki. No Jarocha jeszcze w tym spotkaniu nie będzie, bo czerwona kartka, Dawid Szot ewentualnie, ale ktokolwiek by na tym boku obrony, czy to prawym, czy lewym zagrał, to ja nie mam w 100% pewności, że to pójdzie za tym jakoś, że to będzie świetna gra z tyłu, że to będzie świetna gra z przodu, bo z tym mamy ogromne problemy. Żunka na lewej obronie to jeszcze się dokładnie rozstrzygnie, no bo tak jak powiedział na konferencji trener Rudę, no mają jeszcze czas i decyzja zostanie podjęta w ostatniej chwili, ale no, Krzyżanowski w tym momencie no, to jest zawodnik pod formą. Może jest obiecującym młodym piłkarzem, ale w tym momencie popełnia zbyt dużo błędów technicznych, taktycznych. W kryciu też niestety zawodzi najbardziej chyba. Przede wszystkim ma problemy z kryciem. Widać, że no, lepiej czuje się jednak z przodu, kiedy trzeba tę akcję rozegrać, kiedy trzeba piłkę dośrodkować, chociaż z tym też ma drobne problemy, bo te wrzutki z naszym udziałem no nie wyglądają zbyt dobrze, ale dużo lepiej czuje się na pewno w grze z przodu niż z tyłu. Masa błędów z tyłu i Dawid Żunka też dał niezłą zmianę i myślę, że jeżeli tylko będzie gotowy, no to ja bym widział takie rozwiązanie z Dawidem Żunką i Łasickim po bokach. Na pewno z tego składu jeszcze cieszy to, że Rodado już prawdopodobnie na dobre do wyjściowej jedenastki wraca. No, prawdziwy terminator. Jeszcze niedawno mówiło się o tym, że nie będzie gotowy do końca tego miesiąca, że może na Podbeskidzie dostanie jakieś kilka minut przed tym meczem finałowym Pucharu Polski. Tymczasem wrócił z Wisłą Płock i no, zagra na pewno ze Zniczem, ile jakieś tutaj problemy zdrowotne znowu się nie pojawią. A miejmy nadzieję, że tego nie będzie, no bo to jest jednak kluczowy piłkarz dla tej drużyny. No i cieszy na pewno też powrót Alfaro, bo to jest piłkarz, który potrafi tę piłkę przytrzymać, dużo daje w pressingu i z tych wszystkich ofensywnych piłkarzy, no to jest taki niedoceniany piłkarz. Dopiero teraz, szczerze powiedziawszy, zaczynam go doceniać z perspektywy czasu. Bardzo krytykowałem go za tamtą rundę, ale teraz jak popatrzymy sobie na całokształt, no to myślę, że Alfaro warto docenić, bo dużo daje swoją grą i jego zdecydowanie brakowało w Płocku.
Zgadzam się z tobą, Tobiaszu, w 100%. Alfaro był takim elementem, którego zabrakło w tym ostatnim meczu Wisły Kraków, w szczególności jeśli chodzi o te aspekty stricte piłkarskie. Odnoszę wrażenie, że brakowało po prostu jakości w ofensywie Białej Gwiazdy, a Alfaro w poprzednich meczach ją dawał, więc po prostu nie widzę tutaj innej opcji niż powrót Jesusa Alfaro po tym zawieszeniu od razu do wyjściowej jedenastki. Odnośnie tych boków obrony też miałem tutaj małą zagwozdkę. Wraca Dawid Szot, czyli nominalny prawy obrońca. Natomiast moim zdaniem Igor Łasicki zagrał bardzo dobre spotkanie w Płocku. Właśnie wrócił do swojego byłego domu. Tam przecież grał i zaprezentował się naprawdę bardzo dobrze. Przede wszystkim sporo właśnie takich podłączeń do ofensywy. Wydaje mi się, że nawet nieco więcej niż Kuba Krzyżanowski, czego raczej nie spodziewaliśmy się przed meczem. No i również też pewność w defensywie. Też kilkukrotnie faulowany był Igor Łasicki, więc moim zdaniem świetnie wywiązał się ze swoich zadań w Płocku i wydaje mi się, że ten podstawowy skład utrzyma. Na lewej obronie też jestem tutaj niepewny ze względu na to, że sam Albert Rudej jeszcze nie wie, kogo wystawi na lewej stronie defensywy, natomiast jeśli miałbym tutaj wybierać pomiędzy Dawidem Szotem, Dawidem Żunką, a Kubą Krzyżanowskim, no to byłby to Dawid Żunka, który dał całkiem niezłą zmianę w Płocku. Kuba Krzyżanowski jest ewidentnie pod formą i nie było tego widać tylko i wyłącznie w tym meczu z Wisłą Płock, ale również w spotkaniu z Chrobrym Głogów, gdzie zagrał chyba jeszcze gorzej niż w tym ostatnim meczu. Dawid Szot, pomimo tego, że wraca po zawieszeniu, grał na lewej obronie, może tam zagrać, to też te ostatnie występy Dawida Szota, przede wszystkim ten mecz z Motorem Lublin, udany nie był. Tam miał ogromne problemy z Królem, bocznym defensor Białej Gwiazdy, więc tutaj po prostu zdecydowałem się na opcję, jaką jest Dawid Żunka i myślę, że tak będzie wyglądał skład Wisły Kraków na to spotkanie. Raczej w kontekście innych piłkarzy wątpliwości tutaj nie mam. No i zobaczymy, czy trafimy skład Alberta Rudę, czy będziemy potrafili przewidzieć, co siedzi w jego głowie. Już kilkukrotnie się to zdarzyło, więc miejmy nadzieję, że zdarzy się również tak teraz. Za około 10 minut połączy się z nami pan trener Mariusz Misiura, trener Znicza Pruszków. Wtedy porozmawiamy sobie również na temat drużyny z Pruszkowa, natomiast zapewne nie wyjawi nam wszystkich szczegółów, więc zapytamy Michale o nie ciebie. Złożyłeś przewidywany skład na to spotkanie Znicza Pruszków. Tak on się prezentuje, już go przedstawiam. W bramce Mleczko, w defensywie w trójce od prawej strony Jukimowicz, Błyszko oraz Grudziński, na wahadłach Krajewski oraz Moskwik, w środku pola Tkaczuk oraz Nowak, na dziesiątkach Majewski, Nagamatsu, na szpicy Stanclik. Miałeś tutaj jakieś wątpliwości przy wyborze tych zawodników, czy jednak jesteś pewien, że taka jedenastka w piątek wybiegnie na boisko w Pruszkowie? Nie, to nie jest na pewno, bo nawet jeśli chodzi o samą obronę, zacznijmy od tyłu. Błyszko wszedł ostatnio z dechami dobrowym w drugą połowę zakomentowanego Jukimowicza i grał, Kedzia grał, więc, ale myślę, że to wróci Błyszko po tej absencji. Myślę, że dlatego zaczął mecz na ławce po tym meczu ze Stalą, gdzie nie do końca się popisał, gdzie stracili drugą bramkę. Co do składu, w ogóle właśnie nie wiem, czy tam trener nam coś nam tu w ogóle podpowie, czy w ogóle nam się zgodzi z moim ustawieniem. Myślę, że tutaj największym minusem no, jest brak Pomorskiego, kapitana, który gra w każdym meczu, jest solidny z przodu, jak i z tyłu, czy czasem musi właśnie zagrać na szóstce pod nieobecność właśnie Tkaczuka, jak nie był wcześniej. Teraz myślę, że właśnie wyjdzie Tkaczuk za jego miejsce. Zastanawiam się jeszcze nad Tabarą, bo niby w składzie, prawda, grali ostatnio na dwóch napastników, ale myślę, że tutaj trener tak nie zaryzykuje, ta się nie otworzy aż tak bardzo na Wisłę. Zagra z jednym z tą slikiem z przodu. Myślę, że Tabara usiądzie na ławce, a Majewski zacznie o mecz od pierwszej minuty. Zawodnik, który jest bardzo doświadczony, umie przytrzymać piłkę, prawda, idealnie podać. Też stały fragment, prawda, bije wszystkie praktycznie. Więc myślę, że tutaj się skupi środek pola właśnie na nim i na Nagamatsu, który może tej rundy aż tak nie błyszczy,
miał ostatnio niby, prawda, asystę przy Grudzińskim, oddaje strzały, ale jednak piłka zawsze obok bramki, albo bramkarze łapią piłkę po jego strzale. Co jestem pewny, na pewno Moskwik, myślę. A co jeszcze, wrócę do Tabery, on ma zawsze czutkę przeważnie, on ma sytuację, piłka, że jak powiem, go słucha, szuka go, ale zawsze czegoś tam brakuje przy strzale Tabary. I Krajewski, myślę, że wyjdzie w tym składzie, ostatnio go nie było, ale dał dobrą zmianę z Tychami ostatnio na skrzydle prawym. Tak samo też i ze Stalą zaczął mecz. Jako pierwszy też oddał strzał na bramkę Wrąbla. Więc myślę, że tutaj moim zdaniem wyjdzie z takim składem, jak przedstawiłem wam. Już powiedziałeś troszeczkę na temat tych plusów i może nie minusów, ale o tych plusach troszeczkę wspomniałeś, ale dopytam cię jeszcze tak konkretnie, bo Znicza śledzisz nieco częściej od nas. Jaki jest taki największy plus tego zespołu i jaki jest największy minus, gdzie Wisła powinna szukać też swoich szans? Plus to może, myślę, wydaje się, że są takie zespoły, prawda, bo i to jest niby, prawda, zespół, który zajmuje jedno z niższych miejsc w tabeli, ale jedna chyba z zespołów z lidy, która daje często strzał na bramkę rywali. Czy to jest z pola karnego, czy z przedpola karnego, czy stały fragment. Jeśli mam okazję, to widać, że szukają bramki za wszelką cenę i szukają tego strzału. Nie boją się, prawda, jeśli chodzi o podania, bo czy to przed polem karnym, czy w polu karnym, robią jakiejś akcji konwencyjnej, po której właśnie oddają strzał. Ale to jest zespół, który, prawda, który traci bramkę, ten piłkę, przepraszam, to zaraz ją za wszelką cenę chce odzyskać, prawda? Walczą, próbują zabrać od razu piłkę rywalowi. Nie jestem pewien, ale Atycha dzisiaj, tak? Podawałeś się, Maciek, tak, że zespół, który wywalcza piłkę, tak? Chyba piąty zespół, tak? W lidze. Tam dawałem statystyki, tam chyba no właśnie. nie było właśnie odnośnie odbiorów, natomiast w przechwytach Aha. też są właśnie w czołówce pierwszej no ligi, natomiast podałem trzy statystyki, to były, z tego co pamiętam, strzały na bramkę, piąta drużyna w lidze pod tym względem, pod względem częstotliwości oddawania tych strzałów. Piąta drużyna, z tego co pamiętam, też pod kątem kontaktów z piłką w polu karnym rywala i też w czołówce przeszywających zagrań, więc te statystyki podawałem, ale rzeczywiście te przechwyty też tutaj są topowe, jeśli chodzi o pierwszą ligę. Przecież mogę dodać, co było widać na dwóch ostatnich meczach, czy ze Stalą, czy z Kikasem Tychy. Pierwsi zaczynają atakować rywala, czy tak było z Lechem, jak byłem, osobiście widziałem. Jeśli ktoś zaczyna jakąś, proszę, prawda, akcję ofensywną, to właśnie trzeba to zniszczyć. Czy to za Stalą był właśnie Krajewski, który już w drugim momencie oddał strzał chyba za strzał kąta, później piłka weszła na rzut rożny, czy teraz z Gigasem Tychy i nawet wyszli jako pierwsi na prowadzenie, prawda, po obramce Grudzińskiego. Gruński właśnie, to jest zawodnik, który oglądałem osobiście na sparingach z Pogonią Ślepce i Wisłą Puławy. Bardzo ten zawodnik mi się podobał. Powinien skromnie, że miałem go fanazy jeszcze Ligiej. Kupiłem go na początku, ale już go nie mam. Ale to co pokazał w sparingach, często dośrodkował w pole karne, często dawał strzały. Naprawdę podobał mi się ten obrońca. I właśnie widać, że obrońca prawda środkowy, a dużo oddaje strzałów i czasami, prawda, schodzi na lewą stronę i dośrodkowuje, więc się właśnie dziwię, że dopiero teraz zdecydował się na taki strzał i że piłka właśnie zmierzyła do bramki. Co do minusów, można było zobaczyć właśnie w tym meczu, stałe fragmenty, prawda, GKS, tych ognem wywiad z trenerem GKS-u, że cały jeden trening poświęcili na stałe fragmenty. I widać, że to im podpasowało i zamontowali tak Znicza. Więc tutaj chyba Znicz musi właśnie się trochę na tym pracować. Czy minus jeszcze? Myślę, że
tylko trochę ławka jest, że powiem, bo no, wiadomo, są tam 7 osób siedzi, ostatnio chyba z Łęcznych pojechali tylko, nie wiem, 9 siedziało, z Łęczną siedziało 7 osób na ławce. No prawda, jestem, ale prawda, jest Kaj, to prawda, jest Jan nasz tam, czy tam, nie, ale to tylko, prawda, zawodnicy, którzy mogą wejść, prawda, w końcówce, tylko, prawda, podtrzymać liczbę osób na boisko, czy tam w Lisiuk. Myślę, że to właśnie brakuje zawodników, którzy mogli, prawda, zrobić różnicę. Taki właśnie był na przykład Tabara wcześniej, który wchodził na końcówki w pierwszej rundzie, strzelił 2 bramki, prawda? Teraz czasami, prawda, zaczyna mecz od pierwszej minuty, więc może, wiadomo, któryś z zawodników tych, co właśnie ten wchodził, może z czasem się, prawda, tak się wyrobi, zagra dobrze, że będzie wchodził i z pierwszej minuty, ale na ten moment nie widzę tu jakiegoś zawodnika, który zrobiłby różnicę. Zanim jeszcze połączymy się z panem trenerem Misiurą, to zapytam was jeszcze, jakiego meczu spodziewacie się w piątek, bo oba zespoły grają ofensywnie, oba zespoły chcą przeważać, chcą konstruować jak najwięcej okazji i zarówno Wiśle, jak i Zniczowi często to wychodzi. Jakiego meczu zatem się spodziewacie? Czy myślicie, że któryś z zespołów się cofnie, aby troszeczkę zaskoczyć rywala, czy jednak to będzie taka ostra wymiana ciosów i będziemy świadkami naprawdę świetnego ofensywnego widowiska w Pruszkowie? Jak myślicie? Moim zdaniem będzie to dobre dla oka przede wszystkim widowisko, też dla postronnego widza, nie tylko dla nas, ale w końcu chciałbym właśnie zobaczyć taki mecz w wykonaniu Wisły i myślę, że drużyna Znicza Pruszków to umożliwi. Tylko pytanie, czy Wisła będzie w stanie to wykorzystać, ten ofensywny styl Znicza Pruszków i sami Wiślacy też. No będą stać. Halo, halo, Tobiaszu? Chyba Tobiasz zdradzał plan pana trenera Misiury na ten mecz i jest problem z połączeniem. Halo, halo? Coś już przerwało? Być może już jesteś, Tobiaszu? To w takim razie, Michale, zapytam ciebie, jakiego meczu w piątek się spodziewać? Być może za chwilkę Tobiasz wróci do nas. Jeśli chodzi, tak, w tym czasie myślę, że to jest niż za to pierwszy, ale aż tak do końca się odkryje, prawda? Myślę, że tutaj bardziej, jeśli ktoś ma zdobyć punkty i ma chęć, to pewnie Wisła, prawda, żeby gonić czołówkę. Znicz ma tutaj już utrzymanie, więc myślę, że na spokojnie będą czekać na swoją okazję. Tutaj Wisła powinna raczej atakować i dominować, więc on wrócił już do nas. Więc patrząc na ten mecz z pierwszej rundy, myślę, że będzie ciekawe spotkanie, więc czy to będzie duży wynik? Nie spodziewałbym się tym razem. Max różnicy może być, nie wiem, 2 bramki, ale bardziej bym tutaj może, że jak powiem, procentach jak miał stawiać, to 60 do 40 na Wisłę. Powiedzcie mi, panowie, w którym momencie mnie przerwano, czy w ogóle coś zacząłem mówić, praktycznie, czy już wcześniej? Praktycznie na samym początku, więc możesz rozpocząć swoją wypowiedź od nowa. Dobrze, no to moim zdaniem będzie to przede wszystkim taki dobry dla oka widowiska mecz, dla postronnych widzów. Będzie się to po prostu bardzo dobrze oglądało. Wisła będzie starała się oczywiście kontrolować przebieg tego spotkania, ale przecież Znicz to jest, no to jest drużyna, która bez względu na okoliczności spotkania atakuje swoich rywali, jest ofensywnie nastawiona, a przecież to też mogliśmy zobaczyć w Krakowie na R22, kiedy wygrywaliśmy 4-1 Znicz, czyli bramkę na 4-2, no i tam niewiele brakło, byłoby 4-3 i mogło to się zupełnie inaczej potoczyć. Tam też pana trenera Misiurę z okoliczności tego spotkania zmusiły do zmiany środkowego defensora, przez co też, jak sam wspominał w wywiadzie dla strony, utrudniło to przebieg tego spotkania i na pewno miało duży wpływ. Kto wie, jak to by się potoczyło, gdyby tej kontuzji nie było. Natomiast zdecydowanie Znicz w dalszym ciągu atakował, nawet jak strzeliśmy tą piątą, szóstą bramkę, no to i tak Znicz nie pękał i w dalszym ciągu starał się tutaj te ofensywne poczynania tworzyć. Na pewno no, to, co wspominaliście, stałe fragmenty gry, ale tutaj kibiców Znicza, jak nas oglądają, no, ja bym tu
tutaj uspokoił, bo Wisła Kraków ma fatalne stałe fragmenty gry i niestety to się od dłuższego czasu nie zmienia. Wyjątkiem był ten mecz z Piastem, ale jak źle wygląda Zniszcz w grze defensywnej w stałych fragmentach, tak Wisła w ofensywie, myślę, że to jest podobny poziom. No może to się zmieni w tym meczu i Wisła akurat będzie w stanie bramkę zdobyć, ale to nie jest atut Wisły Kraków i to już wałkujemy praktycznie od bardzo długiego czasu, nawet rok, dwa już chyba o tym mówimy, praktycznie od kiedy ten kanał powstał, to Wisła nigdy sobie nie radziła ze stałymi fragmentami gry. Ja tutaj jednak widzę, że to będzie duży wynik w tym spotkaniu, że jedna i druga drużyna będą atakować, że tak jak wspominałem, ładny dla oka mecz i 3-2 dla Wisły. Rodado, Alfaro, Bregu z ławki, a dla Znicza Nagamatsu i może Majewski. Takie mam przekonanie, że jakoś strzeli swoją pierwszą bramkę w barwach Znicza. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Pruszkowie. Ja spodziewam się też otwartego meczu, bo Znicz pomimo tego, że imponującej kadry nie ma, to stara się grać bardzo ofensywnie, oddaje dużo strzałów na bramkę, to o czym właśnie dzisiaj pisałem na Twitterze, ma dużo kontaktów z piłką w polu karnym rywala, też sporo przechwytów, o czym mówiłeś, Michale, przed chwilą, no i też te przeszywające podania, to wyróżnia też Znicz Pruszków, pod tymi względami są jedną z lepszych ekip właśnie w pierwszej lidze, natomiast Wisła Kraków też ma pewną jakość. Wisła Kraków pomimo tego, że w trzech ostatnich meczach ligowych nie potrafiła wygrać, to myślę, że to jeszcze bardziej będzie motywowało ten zespół, aby w końcu to spotkanie wygrać. I też nie można powiedzieć, że Wisła Kraków, pomimo tego, że jest bez formy, to ma wszystkich zawodników bez formy, bo są pojedynczy piłkarze, którzy są w naprawdę całkiem niezłej dyspozycji, tacy jak Jesus Alfaro, do tego jest również Szymon Sobczak, może nie w każdym meczu, natomiast ogólnie ta runda wiosenna w wykonaniu niektórych piłkarzy Wisły Kraków jest dosyć udana. Myślę, że to będzie mecz otwarty, myślę, że może częściej przy piłce będzie Wisła Kraków ze względu na to, że będzie chciała mieć kontrolę nad tym spotkaniem, Znicz być może będzie starał się zaatakować z kontrataku, natomiast nie spodziewam się, że drużyna trenera Misiury cofnie się w tym meczu i trzeba będzie bić głową w mur, jak w niektórych pierwszoligowych spotkaniach właśnie po stronie Wisły Kraków. Typuję może nie aż tak wysoki wynik jak ty, Tobiaszu. Myślę, że będzie to 2-1. Bramki zdobędą Rodado oraz myślę, że to będzie Kasper Duda. Wreszcie przełamie się nasz młodzieżowiec. No i też myślę, że takim piłkarzem, który trafi do siatki po stronie Znicza, będzie Nagamatsu. Także taki jest mój typ na to spotkanie. Michale, jaki jest twój typ? Bo również ciebie o to tutaj zapytamy. No to, że było, to się działo i fajnie się udało, to też powiem, że 2-1 dla Wisły, chciałbym, żeby był trochę wynik inny, ale tutaj poziom różnicy będzie, myślę, że trochę widoczny. 2-1. Jeśli miałbym wskazać jakiegoś strzelca, to myślę, że pewnie Rodado i Sobczak, a po stronie Znicza niech będzie ten młody Wiktor Nowak. Zobaczymy. Jak... Właśnie jeszcze, jak mi Maćku pozwolisz, tak to się też najbardziej obawiam w tym spotkaniu ze strony Znicza, to, że zostawimy im bardzo dużo przestrzeni z dystansu, tak jak w Krakowie. Nagamatsu przecież zdobył tą piękną bramkę po błędzie chyba Koleja. Jak dobrze pamiętam, to był akurat taki słabszy mecz Koleja, który można wymienić. No i właśnie Nowak, który potrafi z dystansu przymierzyć, czy no jest kilku piłkarzy w Zniczu, którzy z dystansu, Majewski, więc tego się bardzo boję, że tej przestrzeni będzie sporo, a Wisła niestety ma takie momenty dekoncentracji, nawet to się zdarza, czy to Karbo, czy Dudzie, czy innym piłkarzom, ten brak asekuracji, no i później. To tego się troszeczkę obawiam, ale mam nadzieję, że akurat to nie będzie mecz Nagamatsu. Tak jak w Krakowie było 6-2, to jego było trzeba chwalić zdecydowanie za ten mecz. Tak, to właśnie tylko przerwę ci właśnie to z strzału z dystansu, to właśnie jak wspomniałeś się na Gomacu, to właśnie podoba się bardzo właśnie ten Wiktor Nowak, prawda, młody, 19-letni zawodnika, wchodzi jak rutyniarz do piłki seniorskiej, właśnie potrafi uderzyć właśnie tak z zaskoczenia, teraz mu się udało strzelić bramkę. No i ten Grudziński, o którym wcześniej wspominałem, też potrafi uderzyć spoza pola karnego niebezpiecznie, więc myślę, że
że będzie komu uderzać, będzie na kogo patrzeć w tym meczu. Myślę, że też po stronie Wisły Kraków, bo gdy spojrzymy sobie na te ostatnie mecze Białej Gwiazdy, szczególnie to spotkanie z Wisłą Płock, no to sporo strzałów z dystansu oddała drużyna Alberta Rudę, więc być może to będzie też mecz pięknych goli. Oby tak było, no ale liczymy jednak na to, że 3 punkty wrócą z Wisłą Kraków do Krakowa właśnie na Reymonta. Nie ma jeszcze z nami pana trenera Mariusza Misiury, zatem krótka przerwa, za chwilkę do was wrócimy. Miejmy nadzieję, że pan trener właśnie tutaj z Nicza Pruszków już za moment się z nami połączy.
Witamy Was wszystkich po krótkiej przerwie. Z nami jest już trener z Nicza Pruszków, pan Mariusz Misiura. Witamy Pana serdecznie. Witam, dzień dobry. Na samym wstępie oczywiście o tym meczu z Wisłą Kraków, tym najbliższym, tym piątkowym, bo Znicz podchodzi do tego spotkania po czterech spotkaniach bez zwycięstwa. Do tego pamiętamy, co wydarzyło się przy Reymonta w poprzedniej rundzie, no a to utrzymanie jeszcze nie jest w 100% pewne. Jakie zatem nastroje są w drużynie Znicza Pruszków przed 7 kolejkami do końca? Bardzo dobre i bardzo pozytywne. Ponieważ przed sezonem wszyscy wskazywali nas na pożarcie i mówili, że będziemy zespołem, który tak jak wcześniej Górnik Polkowice czy Koniczanka spadnie z tej ligi z hukiem, a na tą chwilę po 27 kolejkach mamy się dobrze, mamy w miarę bezpieczną przewagę punktową nad strefą spadkową, patrząc na różnego rodzaju statystyki w różnych momentach gry, jeśli chodzi o ilość strzałów, ilość dotknięć piłki w polu karnym przeciwnika, ilość czystych kąt, czy odbiorów wysokich, to z przebiegu całego sezonu jestem bardzo dumny z moich zawodników, że tak świetnie sobie radzą na tym poziomie rozrywkowym, więc mimo tego, że w czterech ostatnich meczach nie wygraliśmy, to nie zmieni to mojego odbioru i oceny moich świetnych piłkarzy. A jak wygląda sytuacja kadrowa Znicza Pruszków przed meczem z Wisłą Kraków? Czy są jakieś kontuzje, które powstały ostatnio, czy jednak nie chce pan zdradzać tutaj informacji, aby nie ułatwiać Wiśle zadania? Dzisiaj nie trenował z nami młodzieżowiec Proczek. Mam nadzieję, że jutro w rozruchu weźmie udział i będzie do dyspozycji w piątek. Za kartki pauzuje Krystian Pomorski, więc jego miejsce zajmie Jurij Tkaczuk. A tak pozostali zawodnicy są do dyspozycji i na pewno pałają chęcią takiego rewanżu za to, co się wydarzyło w Krakowie. Jak się czuje Jukimowicz po tym meczu ostatnim? Dobrze, jakby zrobił wszystkie badania. Całe szczęście nie ma żadnych, że tak powiem, zastrzeżeń do tego, żeby mógł trenować i grać. Normalnie dzisiaj trenował z pełnymi obciążeniami, więc będzie gotowy na mecz z Wisłą. No i właśnie, analizował pewnie już pan drużynę Białej Gwiazdy. Co pan sądzi o tym zespole? No bo jednak zmienił się trener, więc pewne różnice pomiędzy tą Wisłą, z którą pan mierzył się w rundzie jesiennej, a tą wiosenną Wisłą, no zapewne jakieś są. Tak, no i dla mnie zespół nie jest dobry, dlatego że wygrywa, i zespół nie jest słaby, dlatego że przegrywa. Ja nie oceniam jakości czy potencjału drużyny przez wynik sportowy, ale przez to, co pokazuje na boisku. I patrząc na was zespół, bardzo mi się podoba pomysł trenera w ataku pozycyjnym, kiedy budujecie często dwoma środkowymi obrońcami plus dwoma szóstkami. W bocznym sektorze boiska dochodzi do różnego rodzaju rotacji bocznego obrońcy ze skrzydłowym. Tak samo gdzieś tam zejście szóstki, boczny sektor boiska. Czasami otwieracie 3+2, więc jakby jest godzina późna. Dopiero skończyłem pracę, ponieważ przygotowanie się do meczu z wami jest bardzo wymagające. Właśnie w tym obszarze, w momencie, kiedy macie piłkę, macie dużo rodzajów różnych zachowań bez piłki, na które my musimy być przygotowani, żeby nie pozwolić wam zrobić przewagi ciemnych sektorach, których chcecie, i nie otwierać wam przestrzeni, których chcecie. Więc jakby wierzę, że tą pracę wykonaliśmy dobrze i na wszystko będziemy przygotowani. Ma pan więc porównanie względem tej jesiennej Wisły Radosława Sobolewskiego, a tej wiosennej Wisły Alberta Rudę. Która pana zdaniem drużyna jest bardziej wymagająca? Czy ta Wisła Kraków z jesieni, czy ta Wisła Kraków z wiosny, gdy pan przeanalizował oba te zespoły? Uważam, że ta obecna i że czas dla tej drużyny będzie pracował, że jakby im dłużej zawodnicy w tym systemie będą się rozwijali, tym jeszcze szybciej będą reagować na pewnego rodzaju automatyzmy, na pewnego rodzaju zachowania, więc na pewno ta Wisła teraz jest dużo trudniejsza w przygotowaniu do meczu. Trzeba się przygotować na wiele wariantów, trzeba rozumieć
wiele momentów zmiennych, jakie będą występowały. Mówię tutaj głównie o takich momentach, że boczny obrońca schodzi na pozycję numer 6, skrzydłowy schodzi na pozycję numer 9, szóstka schodzi na pozycję bocznego obrońcy. To wszystko jest zrobione po to, żeby w którymś miejscu pojawiły się przestrzenie, w którymś miejscu stworzyć przewagę liczebną i jakby dla nas kluczem będzie przewidywanie, po co pewne ruchy będą występowały. Więc jakby ja spędziłem dużo czasu w Hiszpanii, więc jakby rozumiem filozofię trenera, rozumiem na czym opiera swoje posiadanie piłki i zrobię wszystko, żeby się do tego dobrze przygotować. Przenieśmy się może na chwilę z boiska na trybuny. Znicz Pruszków wydał taki komunikat w sprawie tego, że kibice Wisły Kraków nie zostaną wpuszczeni na to spotkanie. Oczywiście nie miał pan wpływu na tą decyzję na temat, natomiast może mieć pan jakieś zdanie na ten temat, więc chcielibyśmy zapytać, co pan o tym sądzi. Kiedy przychodziłem do Znicza Pruszków, na pierwszych spotkaniach w drugiej lidze pojawiali się tylko nasi znajomi albo rodziny. Dzisiaj czerpię niesamowitą radość, że dwa czy trzy ostatnie spotkanie to były wszystkie bilety wykupione, więc jakby ja uważam, że piłka nożna jest dla kibiców, dlatego w pewien sposób chcę grać atrakcyjną piłkę dla oka, żeby ludzie chcieli przychodzić i oglądać Znicz Pruszków. I ja mam zdanie takie, że chciałbym, żeby na każdym meczu byli kibice gospodarzy i gości, żeby takie mecze to były widowiskiem, żeby najnormalniej w świecie emocjonować się tym, czy wygra się, czy przegra. Bardzo mi się podoba, jak to wygląda w Anglii, czy w Niemczech, że po meczach idzie się do baru i do późnych godzin nocnych przy piwie, czy przy jakichś różnych innych trunkach rozmawia się o meczach, czy one były wygrane, czy przegrane. Więc tak jak mówię, dla mnie mecze powinny być razem z kibicami gospodarzy i gości. I jeszcze jedno pytanie ode mnie. Wykasa ten kontrakt pana ze Zniczem Pruszków z końcem tego sezonu i czy trwają jakieś rozmowy na temat przedłużenia tej umowy, czy jednak takiego tematu nie ma? Czy może pan coś zdradzić? Nie chciałbym dzisiaj rozmawiać na ten temat. Myślę, że na przestrzeni kolejnych dni, być może tygodni, będzie już jakaś klarowna informacja co do mojej przyszłości, ale jakby uważam, że na dzień dzisiejszy to nie jest priorytet, że na dzień dzisiejszy priorytetem jest, żeby klub Znicz Pruszków zdobył jak największą ilość punktów, jak najszybciej zapewnił sobie grę w przyszłym sezonie w pierwszej lidze. A czy po tych 6 meczach bez wygranej w pierwszej rundzie był może taki temat pana zwolnienia? Jak się podobało w mediach? Czterech porażkach, 6 bez zwycięstwa. Nie, my wygraliśmy z Termaliką ostatnio, więc jakby nie ma 6 meczy bez zwycięstwa. Chodzi chyba o jesień. Ale mi chodzi o pierwszą rundę. Mamy remis z Łęczną, remis z Polonią, porażkę ze Stalą Rzeszów i porażkę teraz w meczu z Tychami, więc nie no. Mi chodzi o pierwszą rundę, to tam mieliście porażkę ze Stalą Rzeszów, z Tychami, z Wisłą Kraków, z Arką, remis z Miedzią i porażka z... Tak. Znaczy do mnie nigdy nie przyszedł i prezes i nie powiedział, że gram o swoją głowę. Chociaż słyszałem, że jakbyśmy przegrali z Motorem Lublin, to być może moja praca by się z nim zakończyła. Więc ja głośno powiedziałem przed sezonem, w dniu awansu do pierwszej ligi, że zobaczę, czy podpiszę nowy kontrakt, bo jakby nie chciałbym być kolejnym trenerem, który przychodzi do pierwszej ligi z zespołem, który w wielu obszarach nie jest na równi z zespołami z pierwszej ligi, a oczekiwania są takie, żeby punktował i bił się jak równy z różnym z zespołami z pierwszej ligi, więc na tą chwilę uważam, że jak ja i zespół wywiązujemy się dobrze ze swojej roli i oczywiście chcielibyśmy mieć tych punktów więcej, ale ja bardzo twardo stąpam po ziemi i nawet patrząc, jakie mamy warunki do treningów, to podejrzewam, że
nikt w tej lidze nie ma podobnych, więc duży szacunek dla moich piłkarzy za to, że po tych 27 kolejkach mamy to miejsce i tyle punktów, ile mamy. I patrzę z optymizmem na te ostatnie kolejki. Zanim jeszcze przejdziemy stricte do Znicza, chciałbym zadać pytanie na temat, no, powiązane z Wisłą, bo w grudniu w wywiadzie dla strony klubowej wspominał pan, że gdyby miał możliwość wypożyczyć jakichś piłkarzy, to między innymi byłby to Duda i Goku. Oczywiście jeśli chodzi o Goku, jest teraz kontuzjowany, no ale gdyby nie był kontuzjowany, czy coś w tej kwestii się zmieniło, czy dołożyłby pan do tego grona kogoś, czy są to dalej ci dwaj zawodnicy Wisły? No jakby... Powiem tak, że ja uważam, że jeśli chodzi o potencjał indywidualny, to macie najlepszą drużynę w tej lidze. Dla mnie, bo jakby patrząc pod sposób gry, jaki mi się podoba, czyli jakby kombinacyjna piłka, dużo gry 1-1, dużo gry w półprzestrzeniach czy w prostopadłych piłek, to jakby uważam, że praktycznie każdy piłkarz znalazłby spokojnie sobie miejsce w innych klubach, w jedenastkach. Dlaczego Duda? Bo jakby ja też lubię Polaków, jakby nie chciałbym tylko i wyłącznie za każdym razem zwracać uwagę na zagranicznych zawodników, ale też i na naszych polskich i uważam, że przez pryzmat jego wyszkolenia technicznego to on nie odbiega często od zawodników, którzy są z innego kraju. Oczywiście jest coraz młodym zawodnikiem i czasami zdarzają mu się jakieś błędy czy pomyłki, ale ja uważam, że my musimy bardziej wspierać zawodników z naszego kraju, że nie tylko i wyłącznie cieszyć się i oklaskiwać zawodników z zagranicy, a w jakiś sposób docenić, że w naszym podwórku też są zawodnicy nasi rodacy i też o nich nie można zapominać, żeby nie było sytuacji, że w przyszłości nasz rynek zostanie zalany tylko i wyłącznie zawodnikami z zagranicy, tylko jeżeli mamy zawodników, którzy się wyróżniają i być może potrzebują czasami więcej czasu na to, żeby się zaadoptować w pierwszej lidze czy w ekstraklasie, no to uważam, że ten czas powinniśmy im dać, być bardziej jako społeczeństwo kibiców czy działaczy czy trenerów wyrozumiali. No tak jak mówię, żeby też i w przyszłości reprezentacja Polski nasza miała jakichś nowych zawodników, napływ nowej krwi, a nie tylko żebyśmy chwalili, ściągali obcokrajowców, a później narzekali, że nasza reprezentacja gra tak słabo. Więc jakby tutaj uważam, że taki głos rozsądku dla nas jest zawsze bardzo ważny, że jak mamy takiego zawodnika, jak u was jest Duda, to uważam, że trzeba go wspierać. Bardzo mi się podoba Rodado, bardzo mi się podoba Sobczak, więc jakby no dużo macie ten zawodnik. Przygotowując się do meczu z wami, będziemy skupiać się głównie na sobie, nie będziemy szukać jakichś indywidualnych rozwiązań. Jestem też pod wrażeniem gry Carbo, jego inteligencji. Być może jest to zawodnik, który nie rzuca się za bardzo w oczy, bo gra na pozycji numer 6, ale patrząc na jego decyzję, na jego taki zmysł, kiedy przyspieszyć grę, kiedy zmienić stronę, no to jest genialny, więc ja się bardzo cieszę na samą możliwość konfrontacji z wami, ponieważ dla mojej świetnej drużyny to będzie taki niezły sprawdzian, gdzie dzisiaj stoimy. Po raz kolejny podchodzi też pan do kursu UEFA Pro. Na jakim etapie obecnie trwa cały ten proces? Jestem po tym kursie. Na 50 możliwych punktów doświadczenia dostałem 50. Na 10 punktów możliwych z testu dostałem 6. Rozmowę z psychologami na 10 punktów z tego, co mi wiadomo, dostałem 10. Więc na dzień dzisiejszy nieoficjalnie chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żebym został przyjęty, ale no mówię, dopóki to nie będzie oficjalna informacja, no to ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Nie ukrywam, że bardzo na to liczę, żeby dostać się na ten kurs ze względów takich, że poznam tam pewnie świetnych ludzi, inspirujących, które pozwolą mi się jeszcze rozwinąć w innych obszarach, które pozwolą mi być lepszym trenerem i człowiekiem. No to zdecydowanie trzymamy kciuki, żeby to wszystko zostało zrealizowane. Przejdźmy teraz już stricte właśnie do Znicza. Na sam początek, co uważa pan za największą siłę własnej drużyny?
jaki to jest aspekt? Uważam, że poruszanie się bez piłki, że świadomość zawodników jest na bardzo wysokim poziomie i bym to nawet porównał do poziomu klubów ekstraklasy, to jak zawodnicy świadomie czytają różne momenty gry, jak wyprzedzają w reakcjach, czy w przewidywaniu pewnych rzeczy, które się wydarzą na boisku, są w tym aspekcie bardzo dobrzy. Po drugie, uważam, że taka pokora cechuje nas wszystkich, że jesteśmy zespołem, który od 3 lat, jak ja jestem trenerem, jest cały czas underdogiem, bo my nawet będąc w drugiej lidze, robiąc awans do pierwszej ligi, grając mecze z różnymi zespołami, to nie byliśmy faworytami, tylko każdy nas wskazywał, że nie, to będzie ten moment, że teraz się zliczmy kolei, a znicz w jakiś sposób zrobił awans do pierwszej ligi. I tak samo teraz, będąc w pierwszej lidze, praktycznie grając z każdym przeciwnikiem, no to każdy ten przeciwnik jest zawsze faworytem. Więc patrząc na tą naszą pracę czy rolę, chyba taka rola underdoga dla nas nie jest taka zła, no bo radzimy sobie dobrze. Ale tak jakbym miał cechę taką wiodącą w naszym zespole dzisiaj, to jest poruszanie się bez piłki, taka mądrość, świadomość, to uważam, że na wysokim poziomie. Teraz troszeczkę może mniej przyjemnie, pan już o tym troszeczkę wspominał, o tych warunkach treningowych, no ale zdecydowanie nie są one najlepsze, odbiegają od pierwszej ligi zdecydowanie, zresztą to pan wspominał, już nie pamiętam gdzie, ale o tym trenowaniu w śniegu, nawet po kostki śnieg, odśnieżanie, własna drużyna musiała to robić, no i generalnie nie są to chyba warunki godne pierwszej ligi. Zgadzam się, dlatego tym większe uznanie i szacunek dla moich piłkarzy, że nie przychodzą do trenera i nie buntują się, nie obrażają się, czy w jakiś sposób nie wychodzą na trening i nie dają siebie 20-30%, tylko za każdym razem 100% i są coraz zdeterminowani, żeby podnosić swoje umiejętności indywidualnie jako drużyna, więc jak powiedziałem ostatnio, ja zawsze będę stał za nimi murem, bo jest to tak świetna grupa ludzi, w której życzę, żeby w przyszłości każdy z nich doświadczył gry na jeszcze wyższym poziomie, możliwości trenowania w dużo lepszych warunkach, gry na dużo lepszych boiskach i stadionach, bo swoją mową ciała, swoją codzienną pracą, swoją determinacją na to zasługują. Patrząc na to, jak mówię, jak od 2 czy 3 lat punktują, czy przebijają kolejny sufity, no to już dawno sobie na to zasłużyli. Ja tylko jeszcze dodam, że przez jakiś czas przecież musicie trenować na głównym boisku, prawda? Bo była ekipa filmowa przecież. No to było też bardzo smutna sytuacja, kiedy tydzień przed ostatnim meczem z Hutnikiem Kraków, kiedy ważyły się losy, czy awansujemy do pierwszej ligi, czy nie, no to wtedy na obiekcie był kręcony serial Barwy Szczęścia i my nie mogliśmy trenować cały mikrocykl od poniedziałku do środy przed tak ważnym spotkaniem, więc tak jak mówię, no ta drużyna przeżyła dużo takich chwil bardzo trudnych, ale uważam, że koniec końców nas to scaliło i zobaczyło, że my jako sztab możemy liczyć na nasze piłkarze i piłkarze mogą liczyć na nasz sztab, więc idziemy do każdej konfrontacji, tak jak teraz z Wisłą Kraków, jako jedność i damy z siebie na pewno 100%. I ostatnie pytanie. Znicz w tym momencie jest na 13 miejscu w tabeli. Oczywiście walka o utrzymanie, ten terminarz nie jest najlepszy, no ale zdecydowanie z tych drużyn nad będącymi niżej was, no to jednak te 6 punktów tam przewagi jest. Ale czego brakuje Zniczowi, by pan mógł powiedzieć, że to jest taki poziom, jaki chciałby uświadczyć tej drużyny? Ja uważam, że nam potrzeba na normalnie świecie czasu, żeby zawodnicy, bo na większości z nich to jest pierwszy sezon w pierwszej lidze. My dzisiaj gramy z zespołami, klubami, z zawodnikami, którzy to jest kolejny sezon w tej lidze. I teraz, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę sobie pierwsze sezony poszczególnych zawodników, pierwsze sezony poszczególnych klubów na tym poziomie, no to też nie wyglądało tak różowo, więc mówię, dzisiaj porównywanie Znicza Pruszków w pierwszym sezonie swoim do Wisły Kraków, Wisły Płock, Arki Gdynia, Lechii Gdańsk. Jak ja przychodziłem do Wisły, przychodziłem do Znicza Pruszków 2,5 roku temu,
bo te zespoły grały w Ekstraklasie. Wydawały mi się rocznie około 20-30 milionów na rozwój swoich klubów. My wydawaliśmy 2 czy 3 miliony na rozwój swoich klubów i koniec końców dzisiaj jesteśmy po 2 czy 3 latach na tym samym poziomie. I teraz z całym szacunkiem, jeżeli byśmy zrobili taką miarkę, ile jaki zespół wydał pieniędzy przez ostatnie 2 czy 3 lata na rozbudowę swojej drużyny, na jakby inwestycje w swoją drużynę, a ile wydał z niej pruszków, no to ja z całym szacunkiem uważam, że nie byłoby to równomierne z tą różnicą, jaka jest na boisku. Więc ja będę tylko i wyłącznie mówił w samych superlatywach o mojej drużynie, o zawodnikach i czego nam cię brakuje. Uważam, że czasu, żeby większość zawodników miała na swoim koncie 100 meczy w pierwszej lidze, a nie 15 czy 20, żeby miała po 20-30 spotkań na takim ładnym stadionie jak Wisła Kraków przy pełnych trybunach, czy tam przy 15 tysiącach, a nie tylko pierwszy to był mecz albo drugi. Więc tak jak mówię, takie dzisiaj ocenianie, że to i teraz co się dzieje, to uważam, że nie do końca ma sens, bo ja uważam, że ci zawodnicy cały czas się rozwijają, cały czas mają potencjał, żeby jeszcze lepiej w przyszłości sobie radzić na boisku i trzymam za nich mocno kciuki i codziennie robię wszystko, co w mojej mocy, żeby zrobić wszystko, żeby zdobywali więcej punktów, jakby radzili sobie lepiej w przyszłości. Tak samo jeszcze kończąc sobie zapisałem cytat, który bardzo mi się podobał na schodach u was na stadionie, że szacunek wymaga, żeby przygotować się do przeciwnika jak najlepiej. Ja mam bardzo duży szacunek do was. Często dostaję bardzo dużo miłych wiadomości prywatnie od kibiców Wisły Kraków, za co jestem bardzo wdzięczny. Też uważam, że zachowanie prezesa Królewskiego po meczu w Krakowie było świetne, kiedy przyszedł do nas do szatni i okazał wsparcie po porażce, żeby w jakiś sposób dalej pracować i robić swoje, więc z tego całego szacunku, jaki mam do was, to postaram się przygotować jak najlepiej do tego piątkowego meczu. Ja jeszcze do trenera kilka pytań. Oglądając na te ostatnie dwa mecze, ostatnie ze Stalą Mińskiej KSM Tychy, tam zaczęliście mecz jako, prawda, atakowaliście jako pierwsi, zaczęliście wszystkie akcje. W tych meczach byliście stroną, prawda, wyrównaną do przeciwnika, ale jednak czegoś zabrakło, bo ze Stalą przegraliście 2-0, tam Hakrajewski miał pierwszą sytuację, a już w drugiej minucie zaczęliście. Tutaj z Tychami też odejście strzału jako pierwsi i wyszli na prowadzenie. Co zrobić, żeby właśnie to jednak było, ten wynik był w drugą stronę? Tak jak powiedziałem, na przykład takie sytuacje, jakie miał w pierwszej połowie z ostatniego meczu z Tychami Szumana Gamatsu czy Dima Jukimowicz, no to przeciwnik sobie takich nie stworzył. Strzelił nam dwie bramki z tego fragmentu gry, rzutu rożnego. Więc najnormalniej w świecie można powiedzieć, że nas troszeczkę przepnął to spotkanie. Nie tym, co się działo na boisku, ale tym takim właśnie doświadczeniem, czy ograniem na tym poziomie, że czasami właśnie to stały fragment gry zdecyduje o końcowym wyniku spotkania, a nie to, co zrobisz na boisku. Więc tak jak mówię, czas. Czas, żeby na przykład Szuma Nagamatsu nie grał 20 meczu w pierwszej lidze, a 120, żeby to nie była jego 10 sytuacja 100% w pierwszej lidze, tylko 50. Więc jakby radzenia sobie z emocjami, radzenia sobie w takim momencie, że teraz zostało 7 kolejek do końca i od każdej decyzji zależą życia ludzkie, bo czy z nich utrzyma się, czy spadnie, no to jest bardzo duża różnica, że wtedy zawodnicy mogą żyć na troszeczkę innym standardzie, na innym poziomie. Po spadku niektórzy będą musieli opuścić ten klub, będą musieli zabierać rodziny i wyprowadzać się do innych miast, więc jakby to jest teraz takie złożone. Te punkty teraz na końcu ważą bardzo, są bardzo ciężkie. Więc moim teraz zadaniem jest jak najbardziej wspierać zawodników tutaj, dodawać wiary i nawet grając teraz z takim dobrym zespołem Wisła Kraków, czy później w środę z Arką Gdynia, wierzyć, że jesteśmy w stanie sprawić niespodziankę i sensację. Właśnie, bo właśnie GKS Tychy właśnie strzelił dwie bramki właśnie po stałych fragmentach gry.
Czy trener jakoś w tym tygodniu jakoś poświęcił trening w defensywie, żeby te stałe fragmenty bronić, czy raczej swoje dalej? Nie, jakby dzisiaj mieliśmy odprawę pod stałe fragmenty gry, analizując nasze dobre i złe zachowanie z GKS-em Tychy. 20 minut poświęciliśmy dzisiaj na treningu, pracując nad zagadnieniami w defensywie. Jutro podobna sytuacja odprawa i zachowania w ofensywie. Więc jakby cały czas jakby standardowo przygotowujemy się. W tym tygodniu tylko jakby objętościowo więcej czasu poświęciliśmy na stałe fragmenty gry, żeby postarać się wyeliminować te wszystkie błędy, które nam się przytrafiły. Te trzy mecze właśnie ostatnie to z Tychami, teraz z Wisłą i później z Arką grać u siebie wszystkie trzy z rzędu. Czy trener to jest dla trenera jakiś dodatkowy plus, bo czasu trochę zacząć niby, prawda, na dojazdy, a tym bardziej jeszcze kolejka, prawda, w tygodniu, przed tygodniu gracie z Arką, więc to chyba dodatkowy plus dla pana. Plus był taki, gdybyśmy grali u siebie, ale płyta boiska byłaby zespołów, które do nas przyjeżdżają, bo no to jest bardzo smutne, ale my gramy w piłkę nożną i gra na naszym boisku nie daje dzisiaj szansy na grę w piłkę, jaką my kochamy, czy jaką byśmy chcieli prezentować. I to nie od nas zależy, bo obiekt, na którym gramy, nie należy do Znicza, tylko należy do Centrum Kultury i Sportu i to oni przygotowują murawę do treningu, do meczu i mimo naszych ciągłych gdzieś tam skarg czy próśb, no to nic się z tym nie robi, więc jest to atut, że przyjdą nasi kibice i będą nas wspierali, ale wolałbym grać na boiskach z dużo lepszą murawą, żebyśmy mieli szansę grać naszą piłkę, którą uważam, że tak powiem, jesteśmy w stanie prezentować. No i ostatnie pytanie dla mnie, bo trener wspomniał na początku, że właśnie jest zadowolony z gry swoich zawodników, bo dużo prawda, macie wydanie podań, dużo strzałów oddajecie, gry bez piłki. Czy miejsce w tabeli odzwierciedla, czy grać na miejsce w tabeli? Znaczy teraz tak, jeżeli mecze trwały, grałybyśmy, wzięli pod uwagę mecze bez stałych fragmentów gry, a tylko to, co się dzieje na boisku, to z niej dzisiaj byłby w pierwszej ósemce. Patrząc, jakbyśmy zrobili taką tabelę bez stałych fragmentów gry, to z niej dzisiaj by był w pierwszej ósemce. Czyli jeśli chodzi o takie stricte zachowania czysto piłkarskie, jest na dobrym poziomie, ale większość bramek tracimy po stałych fragmentach gry. Jakby wydaje mi się, że troszeczkę płacimy taką cenę za nasz brak doświadczenia. Też zespół, który mamy zbudowany, nie ma zbyt dużo centymetrów, więc jakby to na pewno jest też dla nas cenna lekcja, żeby w przyszłym sezonie zbudować drużynę troszeczkę wyższą. No i jakby czy dzisiaj jestem zadowolony z miejsca, które mamy? No na pewno nie, na pewno wszyscy w nas, nawet po takim meczu jak z Tychami, czujemy duży niedosyt, że to, co pokazuje się na boisku, no to powinniśmy dostać dużo więcej niż porażkę jedną bramką, ale to jest piłka nożna. Tutaj nie ma sprawiedliwości, tutaj wygrywa ten, co częściej trafia do bramki, a za jakieś tutaj takie, bym powiedział, skuteczne działania w różnych momentach meczu punktów nie ma, ale ja jako trener jestem bardzo zadowolony, że w tym meczu z Tychami byliśmy bardzo skuteczni w wysokim pressingu, w średnim pressingu. Dopuściliśmy przeciwnika tylko do jednej, nie stuprocentowej sytuacji. Sami potrafiliśmy sobie stworzyć trzy stuprocentowe sytuacje. Budowaliśmy i otwieraliśmy ataki w taki sposób, jak chcieliśmy, więc patrząc z perspektywy kontroli nad meczem ją mieliśmy, ale przystaciliśmy dwie bramki z tego fragmentu gry i jakby dzisiaj każdy patrzy na wynik i widzi, że zespół Znicza, który przegrał 3-2, ale ja robiąc taką analizę dogłębną, jestem zadowolony z tego, co moi piłkarze pokazali. Już w piątek spotkanie z Wisłą Kraków. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Pruszkowie. Z tego miejsca zapraszamy wszystkich na relację tego meczu na żywo na naszym kanale. Czy z Pruszkowa jeszcze zobaczymy? Miejmy nadzieję, że będziemy mieli możliwość wybrania się na to spotkanie, aby obejrzeć i zrelacjonować je na żywo. Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Okiem Wiślaków, aby kolejnych takich programów nie ominąć. Ze mną był dzisiaj Michał Poncyliusz.
dzięki serdeczne, cześć. Miła, fajna kulka. Tobiasz Pacholski. Dziękuję, do usłyszenia. Oraz pan trener Znicza Pruszków, Mariusz Misiura. Bardzo dziękuję. Dobrego meczu, panowie, w piątek. Maciej Skucha, kłaniam się nisko. Miłego wieczoru życzę. Pozdrawiam.